SUE rozpatruje skargę Polski i Węgier. Rzadka sytuacja skarga Polski i Węgier na mechanizm warunkowości. SUE w pełnym składzie. Przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości odbywa się w trybie przyspieszonym rozprawa dotycząca tzw. mechanizmu warunkowości, który ma służyć ochronie budżetu Unii Europejskiej w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Skargi w tej sprawie złożyły Polska i Węgry. TSUE obraduje w pełnym składzie, co zdarza się bardzo rzadko i świadczy o wadze rozprawy. Mechanizmu bronią unijne instytucje, popierane przez 10 państw członkowskich, których adwokaci uczestniczą w rozprawie przed CUE. informuje z Luksemburga dziennikarka Polsat News Dorota Bawołek. Unijny Trybunał obraduje w pełnym składzie. Ostatni raz wszystkich 27 sędziów zebrało się, kiedy decydowano w sprawach Brexitu. To najlepszy dowód wagi tej sprawy i przyszłego orzeczenia, komentuje bawołek. To też świadczy o tym, że nasze zarzuty, które zostały podniesione w skardze, jak również w skardze węgierskiej, są traktowane poważniej i trybunał dostrzega ich wagę. Dostrzega, że musi bardzo dogłębnie te wszystkie zarzuty rozważyć, powiedział pełnomocnik Erpy przed słębogusław Majczyna, także zwracając uwagę na pełen skład cły. Polska chce stwierdzenia nieważności i rozporządzenia o warunkowości. Polska w skardze podniosła szereg zarzutów, szereg argumentów, domagając się stwierdzenia nieważności i rozporządzenia o warunkowości. Te zarzuty dotyczą zarówno podstawy prawnej, naruszenia artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej, naruszenia zasady proporcjonalności, pewności prawa, niewystarczającego uzasadnienia. Zarzuty dotyczące artykułu. 7 jest szczególnie istotny. Zdaniem Polski tylko artykuł 7 i tylko tamta procedura traktatowa umożliwia ocenę przestrzegania zasad praworządności przez państwo, powiedział Bogusław Majczyna. Pełnomocniczka RP przed TSUE. Mechanizm sankcyjny to mechanizm sankcyjny, mówiła przed TSUE pełnomocniczka RP Sylwia Żyrek. Na początku wystąpienia Żyrek zaznaczyła, że Polska nie kwestionuje znaczenia zasad państwa prawnego dla porządku prawnego Unii Europejska. Zastrzegła jednak, że z samego faktu doniosłości tych zasad nie wolno wyprowadzać kompetencji Unii do kontroli. Rozporządzenie dotyczące mechanizmu warunkowości wprowadza polityczną ocenę państw członkowskich na podstawie nieskonkretyzowanych zasad i nie określa żadnych mierzalnych kryteriów spełnienia warunków państwa prawnego, dodała. Żyrek podkreśliła, że Unia Europejska nie powierzono żadnych kompetencji kontrolnych w procesie stanowienia prawa krajowego i wykonania trójpodziału władzy ani w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym uzależnienie finansowania państw członkowskich od spełniania zasad, których nie ma w traktatach, byłoby rażącym naruszeniem norm, powiedziała. Pełnomocniczka Polski oceniła, że zaskarżone rozporządzenie to mechanizm sankcyjny służący obejściu wymogów artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, który umożliwia ocenę przestrzegania zasad praworządności przez państwo. Rozporządzenie narusza traktaty i powinno zostać uznane za nieważne w całości, postulowała Żyrek. Mechanizm warunkowości w grudniu 2020 roku liderzy krajów Unii Europejska porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu wspólnoty, funduszu odbudowy RRF oraz mechanizmu warunkowości. Ma on być wykorzystywany do ochrony budżetu Unii w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Jeszcze w grudniu 2020 roku zaskarżenie tego rozporządzenia zapowiedzieli szefowie rządów Polski i Węgier, Mateusz Morawiecki i Wiktor Orban. Rozporządzenie weszło co prawda w życie 1 stycznia 2021 roku, jednak w ramach nowych przepisów nie zaproponowano żadnych instrumentów. Rada Europejska zwróciła się do Komisji Europejskiej o opracowanie wytycznych dotyczących stosowania mechanizmu i zastrzegła, że będzie on mógł zostać uruchomiony dopiero po przyjęciu tych wytycznych. Jednocześnie 11 marca 2021 roku Polska i Węgry zaskarżyły mechanizm do CUE.